To tylko dwie z kilkunastu koncepcji na zagospodarowanie łąki pełnej mocy na Jędrzychowie. Doktor Agnieszka Opalińska, która prowadziła sobotnie warsztaty Bottom Up, z dumą prezentuje wizję mieszkańców, które udało się przelać na papier. Przeważa zieleń, a ta architektura wchodzi jakby tak w tą zieleń. Jest tego naprawdę spora, to wszystko zasługa mieszkańców, którzy po raz kolejny do warsztatów podeszli na serio. Wiedzą, czego chcą, ufają w powodzenie takiego pikniku, liczą na przychylność władz miasta. Bardzo dziękuję, jestem naprawdę pod wrażeniem mieszkańców Jędrzychowa, że tak licznie przybyli i że byli, bawili się, uczestniczyli, bo to też było fajne. Widać było, że oni się znają, że są sąsiadami, bardzo dużo ze sobą rozmawiali, dzieci się świetnie bawiły, nie trzeba było nikogo zachęcać do tej zabawy, to wszystko po prostu się toczyło, było i myślę, że pogoda, atmosfera, wszystko nam sprzyjało. Hasło łąka pełna mocy na Jędrzychowie sprawdziło się w 100%. Okazało się bowiem, że w koncepcjach przygotowanych wspólnie przez mieszkańców przeważa zieleń, ta uporządkowana i dzika, oraz miejsca spotkań, ławeczki, altany i co ciekawe, miejsce do rozpalenia ogniska. Elementy placu zabaw, na pewno jakieś miejsce takie altana do integracji. Chcemy, żeby tutaj były takie elementy do rekreacji na świeżym powietrzu. Może rozproszone trochę po lesie, tak żeby zachować tą zieleń, żeby gdzieś była łąka do jogi, do tai chi, a żeby w którymś momencie były jakieś elementy do street workoutu, żeby było jakieś takie miejsce, żeby dzieci mogły sobie bezpiecznie na deskorolce pojeździć, żeby rodzice mogli się spotkać. W sobotę z kamerą telewizji Zielona Góra odwiedziliśmy mieszkańców Jędrzychowa i także pytaliśmy, jakie są ich oczekiwania związane z łąką pełną mocy. Inicjatywa taka najbardziej odpowiednia by była, że jakiś skwerek, jakieś takie miejsce trochę dla dzieci, trochę dla dorosłych, jakaś altanka, nie, żeby można było zrobić sobie ognisko, porozmawiać. Zorganizowane, żeby i starsi znaleźli coś dla siebie, i młodzież, i wnuki, to znaczy dzieci. Bo wtedy chętniej dziadkowie przyjdą, rodzice z dziećmi, a my też potrzebujemy coś. Pomysły mieszkańców Jędrzychowa zebrane w formie koncepcji trafią do architektów, zieleni i projektantów, którzy w najbliższym czasie przedstawią prawdopodobnie 3 gotowe koncepcje na zagospodarowanie tego miejsca. Czy opisuje wizja? Wizja, tak?